Nazywam się Roland Feist, jestem nowym dyrektorem Fundacji Evergreen w Warszawie. Ich bin jetzt seit 3 Wochen in Frankfurt und bin sehr stolz darauf, dass ich das schon mal sagen konnte. Ich freue mich, dass ich hier in dieser Runde die Diskussion, das Gespräch über die Bedeutung von Ferdinand Lassalle und die Sozialdemokratie heute moderieren darf. Diese Gesprächsrunde ist eine Veranstaltung gemeinsam mit dem Ferdinand Lassalle Zentrum für soziales Denken unter der Leitung von Michael Ziska, der hier auf dem Podium sitzt, und den ich ganz herzlich für diese Zusammenarbeit an dieser Stelle ganz recht herzlich danken möchte. Wir runden heute eine Serie von Gedenken ab, in denen Ferdinand Lassalle immer mit an vorderster Stelle stand und steht, nämlich den 150-jährigen Geburtstag der Sozialdemokratie in Deutschland, die ja, wie Sie wissen, 1863 mit der Gründung des Allgemeinen Arbeitervereines Deutschland unter der Leitung von Ferdinand Lassalle gegründet worden ist und ein großer Sohn und Bürger der Stadt Breslau. Heute jährt sich sein 150-jähriger Todestag. Zu diesem Anlass haben zahlreiche Freunde unter Ihnen und den Anwesenden auch heute Nachmittag auf dem Friedhof und wir haben dort Ferdinand Lassalle gedacht. Der Himmel hat mit Donnerschlag sozusagen seinen Applaus gegeben und ich denke, dass es Ferdinand Lassalle in seiner Ehrung wert ist, dass wir uns heute noch mal ein wenig Gedanken darüber machen, was er für uns heute, uns bedeutet die Breslauer, uns bedeutet die Sozialdemokraten in Deutschland, die Sozialdemokraten in Polen, uns bedeutet den Deutschen, den Polen und den Europäern bedeutet. Ich möchte Sie also einladen, an einem kleinen Gespräch teilzuhaben, an dem an diesem Podium teilnehmen werden. Ich stelle erstmal vor, zu meiner Linken, Dr. Wagiewski, er ist Ihnen allen bekannt, brauche ich nicht weiter vorzustellen, ich darf zu tun, dass wir die Freude haben, als Friedrich-Ebert-Stiftung schon lange sein Freund sein zu dürfen und mit ihm zusammenzuarbeiten, auch mit Blick also auf die Erhaltung der Grabstätte Utenstein von Ferdinand Lassalle. Zu meiner Rechten mein stellvertretender Parteivorsitzender, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Ralf Stegner, der zu diesem Anlass gekommen ist und uns zusammen, Ferdinand Lassalle, auch im Namen der deutschen Sozialdemokratie zu ehren und sich mit uns darüber zu unterhalten, was Ferdinand Lassalle für uns heute bedeutet. Ralf Stegner ist nicht nur ein stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD oder der Landesvorsitzender der SPD im Bundesland Schleswig-Holstein und er ist dort auch Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und ich darf das auch nochmal mit Stolz sagen. Er hat auch viele und wichtige Funktionen und Arbeiten in der Friedrich-Ebert-Stiftung inne. Er ist Mitglied des Kuratoriums der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist Mitglied des Auswahlausschusses für Stipendiaten und Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung, weil er selber Stipendiat gewesen ist und dieses an die neuen Stipendiaten zurückgibt. Und er ist sehr gern gesehener Gast bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wenn es darum geht, politische und sehr konstruktive Themen lösungsorientiert zu debattieren. Und
last but not least, unser Freund und Partner Michael Ziska hier aus Breslau. Ich bin beeindruckt, in welcher Form dieser Think Tank in den kurzen Jahren sich in den Mittelpunkt des Denkens der Sozialdemokratie in Polen hineinentwickelt hat. Und dass so ein junger Mann 2005 eine dermaßen wichtige Institution gegründet hat und entwickelt hat. Wir sind froh, mit dem Ferdinand-Lassalle-Zentrum zusammenarbeiten zu können. Das tun wir fleißig in den letzten Jahren und das werden wir auch weiterhin fleißig tun. So, nun zur Gesprächsrunde. Bedeutung von Ferdinand-Lassalle für die Sozialdemokratie heute. Ich sagte schon, wir wollen das auf die Sozialdemokratie konzentrieren, aber die Sozialdemokratie ist natürlich ein Teil der Gesellschaft. Und dementsprechend isoliert sich das nicht auf die Sozialdemokratie, sondern es weitet sich selbstverständlich aus auf die Fragen der Gestaltung von Gesellschaft, Gesellschaft in unseren Ländern, Gesellschaft in Europa. Aber alles fängt immer vor Ort an. Und Ferdinand Lassalle, wir wollten erstmal mit an das Denken nochmal, bevor wir an die heutige Politik anknüpfen, ist ein Breslauer gewesen und was er war, welche Bedeutung er mittlerweile für die Stadt Breslau bekommen hat, können wir lernen von Dr. Wojewski, der wie keiner diese Hintergründe und diese Zusammenhänge beherrscht. Und ich möchte ihn gerne jetzt einladen zur Einführung über Ferdinand Lassalle und seine Bedeutung für Breslau zu sprechen. Sie haben das Wort. Bez znaczenia jest właściwie, mógłbym powiedzieć po niemiecku, ale wtedy pan musiałby tłumaczyć odwrotnie, większość jest polska, więc ułatwimy sobie zadanie i powiem to, co chciałbym państwu przekazać, a co pan Ziska i młodzi socjaldemokraci zapewne wiedzą o życiu i działalności Lassalle'a, więc tutaj nic nowego może nie usłyszą, ale jest to szalenie ważne, żeby zrozumieć jego miejsce w historii tego miasta. Przede wszystkim tego miasta. Drodzy Państwo, tutaj się posłużę dwiema anegdotycznymi historiami, można powiedzieć, dlatego że Ferdinand Lassalle w latach 80., kiedy ja zajmowałem się renowacją tego cmentarza, był kompletnie nieznaną postacią większości. Do tego stopnia, że gdy Wrocław odwiedził Johannes Rau, wtedy premier Nadrenii Westfalii, jeszcze nie prezydent Niemiec, towarzyszył mu pierwszy sekretarz partii we Wrocławiu. I przy wejściu na cmentarz, żeśmy chwilę czekali na przyjazd premiera Nadrenii Westfalii i wtedy sekretarz partii zapytał mnie się, panie kierowniku, niech pan mi przybliży sylwetkę Lassalle'a, bo ja kompletnie nic nie wiem o tym człowieku. No i starałem mu się przybliżyć, bo na tym polega jak gdyby cała tragedia Lassalle'a. Chwilę później nastał przełom polityczny i nowo wybrana Rada Miejska zadecydowała o usunięciu we Wrocławiu nazw własnych bardzo wielu socjaldemokratów. Zniknęły ulice Klary Cetkin, Krechta, Róży Luksemburg, już nie mówię o Marcie i Engelsie. Ja zachowałem wyłącznie te tablice emaliowane do zbiorów muzealnych, żeby potomnym jak gdyby przekazać, taki jest nasz obowiązek. Natomiast nie tak dawno, parę lat temu, Rada Miejska prawie jednogłośnie przyjęła wniosek nazwania tego krótkiego odcinka przed cmentarzem zaułkiem Ferdynanda Lassalle'a. Czyli jak Państwo widzą, jak ta historia dziwnie się kołem toczy. Ten nieznany zupełnie Lassalle wcześniej, kompletnie obojętny nawet historykom, nagle do tego stopnia, że po wojnie jego dzieła spisane ręcznie przekazaliśmy. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podjął taką decyzję Uniwersytetowi Łomonosowa. Ktoś mnie kiedyś się zapytał, gdzie są dzieła po Lassalle'u oprawione w skórę ze złotymi tłoczonymi literami. One zostały w 50. latach sprezentowane w czasach stalinowskich Uniwersytetowi Łomonosowa. Stąd jak gdyby nastąpiło ponowne odkrycie tej postaci, tej sylwetki. Człowieka bardzo oryginalnego, o którym mówiono, że był przywódcą robotników na salonach. To mu między innymi
Marx zarzucał w swoich pracach, że on chciał załatwić interes ludzi pracy w salonach ówczesnej Europy. Ale cofnijmy się do genezy, do jego źródeł. Ferdynand Lassalle urodził się w rodzinie kupca bławatnego, handlarza tekstylnego o nazwisku Chaim Wolfson. Chaim Wolfson to było żydowskie nazwisko kupca, który przybył do Wrocławia z Wodzisławia. A ponieważ był pierwszym Żydem, który został przez gminę deputowany do Rady Miejskiej, zobowiązany był zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami przyjąć nazwisko świeckie, nowe. Taki był nakaz. Żydom nakazano przyjmować nazwisko. I wtedy ten urzędnik zapytał się, przepraszam, skąd pan do nas trafił? Najczęściej nadawano Żydom zajmującym stanowiska urzędnicze, będącym studentami, pracującymi w aparacie gminnym, świeckie nazwiska od nazw miejscowości, z których pochodzili. I on powiedział, jestem z Wodzisławia, czyli z niemieckiego Loslau. I od tego Loslau dostał nazwisko Lasa. W takiej uproszczonej wersji, etymologia dosyć prosta, tak to tłumaczą wszyscy historycy. To nazwisko oczywiście zmieni później Ferdynand po pobycie w Paryżu, gdzie znalazł się pod dużym wpływem rewolucji francuskiej na z francuska bardziej brzmiące Lassalle, dodając tą końcówkę LE na końcu i od tej pory tak się podpisywał, zresztą tego samego roku nabył w jakimś z antykwariatów paryskich wszystkie pamiątki po Robespierre. Zegarek, pierścień, laskę, do tego stopnia, że znany jest obraz Ferdynanda Lassalle'a, dosyć często powielany przez wydawnictwa, Ferdynand Lassalle z laską Robespierre'a. Z laską Robespierre'a z tego okresu pobytu w Paryżu, kiedy zaczyna się podpisywać z francuska Lassalle, czytamy oczywiście Lassalle, bo w tej pisowni odczytujemy to z francuska. Ferdynand Lassalle urodził się przy dzisiejszym Placu Bohaterów Getta, a dokładniej przy ulicy Szajnochy, dzisiejszej dawniej Rozmark, tak się nazywał ten koński targ Rozmark. Tam nawet w okresie Republiki Weimarskiej na domu znajdowała się tablica, na nieistniejącym domu znajdowała się tablica, która wskazywała na miejsce Lassalle'a, a plac w latach chyba 29-34 nazywał się Placem Ferdynanda Lassalle'a. Poznałem nawet tramwajarza, który wydzwaniał przystanek, krzycząc Lassalle, plac, aussteigen, wysiadać, ponieważ tramwaj brał tam, jak niektórzy starsi wrocławianie pamiętają, zakręt na ulicy Szajnochy. Tamtędy jeździły, sam wyskakiwałem z tramwaju, bo nie było przystanku do Biblioteki Uniwersyteckiej, kiedy studiowałem na uniwersytecie. Rozpoczął naukę w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, bardzo ekskluzywnym gimnazjum, w którym również uczyli się świeccy Żydzi. Maturę natomiast, ponieważ nie był skory do nauki i na prośbę ojca został przeniesiony do gimnazjum Świętego Macieja, obecnie budynki obecnego Ossolineum, i tam pisał maturę i należy do tych najwybitniejszych abiturientów gimnazjum Świętego Macieja. Obok Eichendorfa, Hetznera, nauczyciela Chopina i również Ferdynand Lassalle. Rozpoczyna studia na Wrocławskim Uniwersytecie. Wpis matrykulacyjny zachował się do dnia dzisiejszego Ferdynanda Lassalle'a. Jest też tym podpisem przez jedno L na końcu. Przenosi się do Berlina po jednym semestrze i rozpoczyna studia w Berlinie, który zresztą był studia prawnicze, których nigdy nie kończy. W międzyczasie poznaje piękną Helenę. Brzmi to co najmniej jak tej historii mitologicznej o Helenie Trojańskiej. Córkę ambasadora Bawarii, Bawarkę, która studiuje w Berlinie, a jest córką ambasadora Bawarii w Szwajcarii. Bawaria ma wtedy swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne w Genewie i tam pracuje jej ojciec. I on zwraca się do ojca z prośbą o rękę Heleny Deniges, bo tak ona się nazywa. Ojciec odmawia mu, do kandydatów do ręki jest znacznie więcej, między innymi mołdawski arystokrata
Janko Rakowicz. I ten Janko Rakowicz wyzywa Lassala po zatargu z ojcem na pojedynek. Pojedynek odbywa się w Genewie i tam o świcie Lassal oddaje pierwszy strzał, wylosowuje pierwszy strzał, drugi strzela Rakowicz i trafia go w brzuch. Ciężko ranny, przetransportowany do hotelu Victoria w Genewie, umiera 31 sierpnia 1864 roku. Teraz cofnijmy się chwilę wcześniej. 23 maja na zjeździe robotniczych organizacji w Lipsku, 23 maja 1863 roku, zakłada Powszechny Związek Robotników Niemieckich, ADAF, Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, którego zostaje wybrany pierwszym prezydentem. Czyli nie tylko jest założycielem, ale również prezydentem tej organizacji. Niestety tylko przez rok, ponieważ w wieku 39 lat kończy życie. Specjalnie pomijam jak gdyby te wszystkie jego wędrówki po Europie i rozważania na temat powszechnego prawa wyborczego, powstania parlamentu, o którym marzy. To jest podstawą między innymi jego nocnych rozmów z Bismarckiem, jeszcze wtedy nie kanclerzem. Zmierza do założenia Zgromadzenia Narodowego, w którym również jego organizacja, ten Powszechny Związek Robotników, znajdą swoje ławy. Niestety wszystko to staje się już grubo po jego śmierci, bo jak Państwo wiecie, Reichstag powstaje w 1871 roku, już po wojnie francusko-pruskiej. Ferdynand Lassal we Wrocławiu jest trochę zapomniany. W latach powojennych pomnik zniszczony zresztą przez władze hitlerowskie. Przypomnę tylko, że w 1932 roku odbywają się ostatnie wolne wybory w Reichstagu. Kiedyś prowadząc kwerendę w archiwach berlińskich znalazłem wspaniałą fotografię, która pokazuje nagrobek Lassala od strony ulicy. Właśnie z listopada 1932 roku, kiedy narodowi socjaliści na tablicy, która informowała, że tu spoczywa Ferdynand Lassal, od strony ulicy też była o tym informacja, nie trzeba było wchodzić na cmentarz, napisali Nur Liste 1 macht dich frei, tylko lista numer 1 uczyni cię wolnym, i namalowali Hakenkreuz. To byli narodowi socjaliści. Obok jest ogromny sierp i młot narysowany i napisane jest Rote Front, Liste 3, komuniści demonstrowali. Czyli dwa skrajne ugrupowania demonstrują na grobie socjaldemokratów. W momencie, kiedy narodowi socjaliści dochodzą do władzy, oczywiście niszczą grób i zacierają to miejsce. Przez lata wojenne pomnika nie ma. Zresztą, jak Państwo znacie źródła i dokumentacje archiwalne, ten pomnik wyglądał zupełnie inaczej. Dopiero na interwencję holenderskich socjaldemokratów w 1959 roku władze Wrocławia rekonstruują, można powiedzieć, pomnik Lassala, i to jest ten dzisiejszy, z 1959 roku, który zresztą zupełnie nie przypomina tego pierwszego, na którym znajdował się między innymi medalion z wizerunkiem Ferdynanda Lassala, marmurowy medalion, który żeśmy odnaleźli podczas kolejnych prac renowacyjnych. Ja go mam w zbiorach potuczony, który zresztą został umieszczony na nagrobku za zgodą rabinatu berlińskiego. Proszę pamiętać, że na nagrobkach żydowskich wizerunków się nie umieszcza. Jest to związane z bałwochwalstwem i tylko wyjątkowe sytuacje powodowały, że można było taki wizerunek zamykany na czas nieobecności bliskich czy demonstracji umieścić na pomniku. W 1959 roku zostaje odrestaurowany nagrobek, natomiast w 1947, na co zwrócił dzisiaj uwagę pan Syska, we Wrocławiu odbywa się przedostatni kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. Wtedy sekretarzem generalnym jest Józef Cyrankiewicz i on się odbywa we Wrocławiu. I udają się wtedy socjaliści polscy na grób Lassala i składają płytę, ale nie tą, którą oglądacie Państwo dzisiaj, tą czarną. Jest jeszcze jedna płyta, którą w międzyczasie zniszczono i została stłuczona, i którą mamy też
zbiorach, która dowodzi o pamięci przedwojennych socjalistów, którzy jeszcze wtedy istnieją. W 59 jest umieszczona ta czarna, która jest dzisiejszego dnia, w dniu 27 Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej, umieszczają na nagrobku. Ostatni kongres był zjednoczeniowym, jak Państwo pamiętacie, w 48, kiedy socjaliści się połączyli albo nie z PPR. I teraz rozpoczyna się jak gdyby jaśniejsza strona historii, nagrobka, miejsca pamięci Ferdynanda Rastasi. W roku 83 na cmentarzu pojawiam się jako kierownik prac renowacyjnych z ramienia Muzeum Architektury i Konserwacji. Otaczamy chodnik pod opieką, no i otrzymujemy sygnały nie tylko z Niemiec, z całej Europy, że socjaldemokraci są zainteresowani w Szwecji, w Holandii, we Włoszech, są zainteresowani odwiedzinami tego grobu, tego miejsca, bo wszyscy pamiętają wybitną postać spoczywającą we Wrocławiu, pochowaną we Wrocławiu, zresztą pod osłoną nocy. Proszę pamiętać, że kiedy Ferdynand Rastas zginął w tym pojedynku w Szwajcarii, to chciano go pochować w kilku miejscach w Niemczech. Była grupa, która go chciała pochować w Berlinie. Düsseldorf chciał go pochować w zamku Kalkum, gdzie do dzisiejszego dnia znajduje się symboliczny jego nagrobek, ponieważ on w tym zamku Kalkum wygrał proces przeciwko Melchiorowi Hatzfeldowi, mężowi swojej niezgodnej przyjaciółki Gräfin Hatzfeld, hrabiny Hatzfeld, którą nazywano powszechnie czerwoną hrabiną z tytułu sympatii dla jego idei i jego działalności. Ale zostaje w końcu na życzenie matki pochowany w grobie, gdzie już spoczywa ojciec we Wrocławiu, przy udziale policji, pod osłoną nocy, by uniknąć demonstracji i rozruchów we Wrocławiu, wtedy w 1864 roku. Do tego grobu, tak jak zwrócił uwagę pan Syska, przez lata ciągnęły demonstracje pierwszomajowe i różnych organizacji socjaldemokratycznych we Wrocławiu do oczywiście 1933 roku. W okresie Republiki Weimarskiej wcześniej zachowały się zdjęcia, kiedy wieszano na ogrodzeniu, tym, który dzisiaj żeśmy otwierali, czerwoną flagę socjaldemokratów, która dzisiaj leży w pałacu jako część historii tysiącletniej miasta Wrocławia. Wrocławska relikwia, a jednocześnie relikwia SPD z Bonn. W roku 1984 odbyła się pierwsza oficjalna wizyta do grobu Lassala, kiedy jeszcze we Wrocławiu przedstawicielstwo dyplomatyczne posiada Niemiecka Republika Demokratyczna. Kiedy przewodniczący Fundacji Friedricha Eberta, Heinz Hühn, były premier Nadrenii Westfalii, przyjeżdża do Polski, żeby złożyć na odrestaurowanym przez nas grobie kwiaty, tak jak dzisiaj, i też 31 sierpnia, konsulat Niemieckiej Republiki Demokratycznej dwie godziny wcześniej wysyła ładę z wieńcem i z działaczem partyjnym SED, który kładzie również wieniec, a razem przypominają o Ferdynandzie Rastasi. I przez całe 80 lata, od tego 84 roku do 89, trwa ciągła rywalizacja. Kto szybciej złoży w jubileusz założenia partii 23 maja, nie nawet 1 maja, albo w rocznicę śmierci Ferdynanda Lassala kwiaty. Pierwsza oficjalna wizyta odbywa się z udziałem Heinza Kühna i wielu Karstena Vogta, Beckera, Emkego, wszyscy ważniejsi socjaldemokraci są w składzie tej delegacji. Potem grób odwiedza Helmut Schmidt. W 87 roku jako ekskanclerz ma wykład w Warszawie i postanawia pojechać odwiedzić na Górny Śląsk Edwarda Gierka. I podczas powrotu z Sosnowca zahacza o Wrocław i we Wrocławiu składa wieniec na grobie Lassala razem z żoną Loki. Kolejną ważną wizytą jest wizyta Johannesa Raua, który w 89 odwiedza również tego dnia co dzisiaj, 31 sierpnia, jako premier, jeszcze nie prezydent
przy udziale, już po raz pierwszy przy udziale oficjalnych władz naszych, ponieważ te wszystkie wcześniejsze wizyty odbywają się bez udziału władz. Nieco wcześniej jestem stypendystą Fundacji Fryderyka Eberta i tam poznaję Willy Brandta. I Willy Brandt prosi, żeby przez kolejne lata składać na grobie wieniec, który już my organizujemy we Wrocławiu, natomiast pocztą przychodzi tylko wstęga, którą przyczepiamy do wieńca. No i oczywiście już po przełomie politycznym rozpoczyna się cała seria ważnych wizyt przy grobie Lassana. Grób odwiedza nie tylko kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, ale również były prezydent Niemiec Weizsäcker i odwiedza grób minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej. Ktokolwiek jest z ważnych polityków we Wrocławiu, oczywiście bez względu jak gdyby na opcję nawet polityczną, kieruje się do grobu Lassana, który muszę Państwu powiedzieć o dosyć zabawnej historii, mianowicie Berlin, który ma bardzo silne organizacje socjaldemokratyczne, organizował jeszcze w latach 80. wielkie wyprawy, czasem 10 autobusów jechało. Od granicy byli eskortowani w kolumnie policyjnej do cmentarza. Trzeba było zamknąć ulicę Ślężną, tyle ich stawało i ten tłum ludzi wędrował najczęściej pod dowództwem burmistrza. Pamiętam kilka takich wizyt z Walterem Pomperem, burmistrzem Berlina, kiedy nastąpił ten przełom polityczny i dziura w murze berlińskim. A potem, kiedy nastał Diebke, te wycieczki dalej były kontynuowane, tylko że pierw chodzono do grobów rodziców Edyty Stein, a w drugiej kolejności z wieńcem do grobu Ferdynanda Lassana, ale zawsze to było bardzo pielęgnowane. Nie wspomnę już o naszym partnerskim Landzie Dolnej Saksonii, która przez długi czas była w rękach socjaldemokratów, teraz znowu w koalicji, co prawda, jest rządzona, ale również odbywały się pielgrzymki do grobu Ferdynanda Lassana. Kiedyś pamiętam, w muzeum w Krakowie widziałem zebrane wstęgi od wieńców, które zostały złożone podczas pogrzebu Stanisława Wyspiańskiego. Kto się zachował wtedy? Zdjął z grobu i one zachowały się do dzisiejszego dnia. I również skrupulatnie zaczęliśmy dbać o to. I mamy na przykład co najmniej 10 z podpisem Willy Brandt. Albo prezydent Bundestagu, Tirze, dwukrotnie był Wolfgang Tirze na grobie Lassana. Czyli mamy kompletny właściwie zbiór tych wszystkich wstęg od czasów jeszcze od lat 80. aż po współczesne. Podejrzewam, że te również dzisiejsze trafią do naszego zbioru. Krótko mówiąc, jaki płynie z tego wniosek, że Lassan został ponownie odkryte zostały jego idee jako myślicielowi, który wybrał drogę nowoczesną do socjaldemokracji europejskiej, bo to była nowoczesna droga, twórca tej modernnej wegi. Został zaaprobowany przez współczesnych demokratów, nie tylko socjaldemokratów, dowodem na to jest nowa nazwa tego zaułka, funkcjonowanie organizacji pana Syski i wydaje mi się, że jest to niebywała okazja, żeby tą postać na co dzień popularyzować. Proszę pamiętać, że on ma po piersie wśród wielkich osobistości Wrocławia, również we wrocławskim ratuszu. Po piersie, które zresztą ufundowane przez Zarząd Główny SPD, a na uroczystości odsłonięcia była Anke Fuchs, wtedy skarbnik socjaldemokracji niemieckiej i ówczesny premier na terenie Dolnej Saksonii Gerhard Glogowski, następca Schrödera. On odsłaniał wtedy, pamiętam, popiersie Lassana. Również drugie popiersie Lassana umieszczone jest w tysiącletniej wystawie historycznej obok tej sławnej chorągi czerwonej wrocławskich Lesalczyków, zresztą wykonanej we Wrocławiu, wykonanej przez
wrocławianki i przeszmuglowanej na zachód. To jest zbiór jakichś takich faktów historycznych, żeby Państwa na koniec rozweselić, rozchmurzyć. Powiem, że na grobie Ferdynanda Lassala była wdowa po Willy Brandcie. Jeszcze w latach 80. pani Brigitte Zebache-Brandt odwiedziła, miała wykład wtedy w Warszawie też i odwiedziła grób Ferdynanda Lassala i złożyła wieniec. Ja się wtedy wykazałem wyjątkową niepracowliwością, bo zadałem jej pytanie, licząc na jej poczucie humoru, czy to jest regułą, że wszyscy ważni socjaldemokraci mają więcej niż trzy żony. Dziękuję bardzo. Ja danke schön, Herr Gieski, für die lebendige und Darstellung. Zunächst einmal auch von Fernand Lassalle, ihn wieder etwas zurückzurufen, die Gegenwart zu rufen, damit wir uns ihn vorstellen können, aber auch gleichzeitig die Paradoxa, in welcher Form, wie die umgegangen worden ist in den letzten Jahren und wie doch er und seine Ideen sich dann immer stärker und immer weiter durchgesetzt haben. Und er jetzt ein großer Sohn der Stadt Breslau anerkanntermaßen ist und in dieser Form weiter bei uns bleibt. Wir wollen jetzt mit seinen Ideen, moderne Ideen selbstverständlich waren, weil er in der Arbeiterbewegung eben einen reformerischen, einen friedlichen, einen evolutionären Weg sich vorstellte, der sozusagen den Staat demokratisiert, der ein allgemeines Wahlrecht einführen wollte und die Arbeitnehmerrechte entsprechend dann entsprechend ausbauen über genossenschaftliche Wirtschaft. Ich will das nicht weiter vertiefen, ist aber ein moderner Ansatz und ein freiheitlicher, ein demokratischer Ansatz von Sozialdemokratie, dem wir anhängen und den wir pflegen. Und die Grundwerte sind für uns weiterhin maßgeblich und bedeutend. Und das ist jetzt das ist der Ausgangspunkt, wo wir uns überlegen müssen, stets überlegen müssen, der Rekurs auf diese Grundwerte, die sind ja auch historisch berechtigterweise entstanden, was sagen uns diese Grundwerte? Wie richten wir danach auch unsere Politik aus? Vor welchen Herausforderungen, vor welchen Konflikten stehen wir? Und wie müssen wir uns von diesen Maximen eigentlich weiterhin leiten lassen, um zu versuchen, möglichst korrekte Entscheidungen zu treffen? Und diesen Spagat jetzt bis in die Gegenwart hineinzulegen auf der deutschen Seite, das möchte. Und das wird Ralf Stegner jetzt unternehmen. Er möchte von seiner Seite her die entsprechende Bedeutung der Grundgedanken von Lassalle und mit Blick also auf die heutigen, gegenwärtigen, nicht gerade einfachen Herausforderungen abheben. Ralf, du hast das Wort. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung, die Möglichkeit, heute sozusagen über den Stammvater der sozialdemokratischen Bewegung in Deutschland zu reden. Nach den letztgenannten Kriterien übrigens gehöre ich nicht zu den wichtigen Sozialdemokraten, was den privaten Lebenswandel angeht. Aber der private Lebenswandel ist in der Tat ja auch mit das Verblüffende an der Saal, der ja nicht, wie sich sozusagen für einen sozialdemokratischen Stammvater geziemen würde, im ernsthaften Kampf für die Gerechtigkeit gestorben ist, sondern in einem Ehrenhandel, in einem profanen Duell ausgefochten, sozusagen aus verschmähter Liebe und verletzter Eitelkeit, sozusagen eigentlich kurios und bühnenreif. Und das gerade mal ein Jahr nach Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Und nun war er in der Tat nicht so, wie man sich so einen Sozialdemokraten vorstellt, der die Nöte der Arbeiterschaft nicht aus eigenem Erleben kannte. Das galt allerdings für Marx auch nicht, der ihn kritisiert hat. Und der Engels hat bei seinem Tod hinterher gesagt, naja, eigentlich war der doch der einzige Kerl, vor dem die anderen Respekt hatten. Das zeigt schon, dass er was bewegt hat und dass er, als er sich den Idealen der Arbeiterbewegung zugewandt hat, aus dem Fundus, den er hatte, nämlich dem Studium der Philosophie und der Beschäftigung mit der Revolution,
von 1848 in der Philosophie Hegels und Fichtes die sozialistischen Ideen sich zu eigen zu machen und dann zu erkennen, dass die Wissenschaft eigentlich nicht seine Zukunft ist, sondern dass man politische Leitung braucht und dass er politischen Instinkt hatte, nämlich die Arbeiterklasse da abzuholen, wo sie war, und die ungeheure Fähigkeit, die Massen zu begeistern. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass das ein richtiger Feuerkopf gewesen ist, der in Rede und Schrift das Bild einer gleichberechtigten Gesellschaft gezeichnet hat. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, von dem ich glaube, dass er in keiner Weise veraltet ist. Breite Schichten zu organisieren, ihnen politischen Einfluss zu geben, manchmal könnte man sagen, das versuchen wir auch heute noch, aber jedenfalls der Ausgangspunkt, nämlich zu sagen, die Empörung darüber, dass die Liberalen, die sich ja auch gewandt hatten gegen den Obrigkeitsstaat, aber Freiheit und Demokratie für die hieß nicht, dass die Arbeiter mitmachen durften. Und dass sie eine Stimme hätten. Das wollte er ändern. Und das war seine Auffassung, dass das die Aufgabe der Arbeiterklasse sei, das zu organisieren. Sein politischer Durchbruch war dann auch eine Rede vor Arbeitern 1862 und der Bruch mit anderen. Das allgemeine gleiche und freie Wahlrecht übrigens, das er forderte, ist vergleichsweise spät gekommen. Übrigens in manchen Ländern noch später als in Deutschland. Ich habe vor kurzem mit Schweizer Rechtspopulisten debattiert, was eigentlich Demokratie sei. Die sagten, sie seien viel weiter als wir. Und das war Gelegenheit zu sagen, da wählen die Frauen landesweit jedenfalls noch nicht so lange. Also insofern, das, worüber wir reden und eigentlich als Selbstverständlichkeit verstehen, das damals zu fordern, war eine mutige Tat. Und wenn man sich in der Welt heute umguckt, dann kann man feststellen, dass das immer noch für viele Menschen etwas ist, was sie nicht haben. Heute ist Landtagswahl in Sachsen. Ich habe mir eben gerade die ersten Ergebnisse durchgeben lassen. Und die Wahlbeteiligung ist katastrophal niedrig. Das zeigt, dass das, wofür Lazar eingetreten ist, nämlich dass das Wahlrecht da ist, man davon Gebrauch macht, auch Gebrauch machen muss, wenn die Demokratie da ist, auch heute noch etwas ist, wo man sich zu kümmern hat. Er hat das, was wir heute als Grundwerte für uns bereiten, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, als Grundzüge auch in seinem Denken verankert. Und dass das aktuell ist, kann man an ganz vielen Stellen sehen. Wenn wir heute zum Beispiel über Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der Praxis reden, dann heißt das oft mal gar nicht Freiheit gegen den Staat oder gegen Übergriffe des Staates, sondern Freiheiten, sich beteiligen zu können an diesem Staat, die Voraussetzungen dafür zu haben. Und Solidarität heißt zum Beispiel, dass es bei den allgemeinen Lebensrisiken, die der Mensch hat, also zum Beispiel krank oder pflegebedürftig zu werden, alt oder arbeitslos zu werden, dass die Solidargemeinschaft heute dafür da ist, dafür einzutreten. Das ist angelegt in dem Grundsatz Solidarität. Und über Gerechtigkeit zu reden, ist eine internationale Frage. Und wenn man sieht, wie viele Menschen, wie schlecht es denen geht, und dass es ihnen deswegen so schlecht geht, weil es anderen so gut geht, dann kann man überhaupt nicht behaupten, dass das, wofür Lazar gekämpft hat, als historische Aufgabe erledigt sei. Übrigens auch nicht in einem Land, dem es so gut geht wie Deutschland und sicherlich auch nicht in Polen, sondern eigentlich überall gibt es in Europa noch Defizite und man kann an vielen Stellen sehen, dass Menschen gegenüber anderen benachteiligt. Interessant bei Lazar ist auch die Rolle, die er dem Staat gibt. Und ich bin nicht weit davon entfernt, den Staat zu verherrlichen und zu glauben, der Staat könne alles oder sollte beispielsweise wirtschaften, besser als Unternehmen, das kann er meistens nicht, aber der Zeitgeist des Neoliberalismus, 20 Jahre lang, alles was staatlich ist, ist schlecht, alles was privat ist, ist gut, Gemeinwesen ist nichts und der Egoismus ist alles, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, das war diese Philosophie der letzten Jahrzehnte, dieser destruktive Gemeinschafts- und kulturzerstörende Teil des liberalistischen Marktkapitalismus, das, was Lazar da beschrieben hat, das haben wir durchaus in diesem Jahrhundert in Teilbereichen zu sehen bekommen. Und die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 hat gezeigt, dass wir so viel noch nicht gelernt haben von Lazar und dass es sich also lohnt, noch mit seinen Schriften zu beschäftigen und dass man darauf auch eine Konsequenz ziehen kann, nämlich zum Beispiel die, dass man über die Frage diskutiert, wofür ist der Staat eigentlich da? Zum Beispiel könnte man ja sagen, ein demokratischer Staat ist dafür da, dafür zu sorgen, dass die allgemeine Daseinsvorsorge, dass das benötigt ist, bereitgestellt wird. Und dass das demokratisch entschieden wird und nicht von denen, die mehr haben, gegen die, die nichts haben oder weniger haben. Das ist, glaube ich,
eine Frage, von der man merkt, dass sie noch da ist. Und das ist in Polen nicht anders. Es ist schließlich auch aus der von Michael Süska vom Ferdinand-Salz-Zentrum mitgetragenen Kampagne, die da heißt, Krankenhäuser für Menschen, nicht für Profit. Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, dass das eine aktuelle Frage ist, mit der wir auch umgehen. Und es gibt eine schöne Satire. Es gab eine englische Fernsehserie, Malaise Yes Minister, die macht es ja ein bisschen lustig über die politischen Verhältnisse. Ist in den beiden Märkten überhaupt nicht übertrieben. Kann ich Ihnen empfehlen, sich das mal anzugucken. Da ist eine schöne Sentenz in einer der Folgen. Da heißt es, das Krankenhaus wirtschaftete hervorragend, nachdem wir keine Patienten mehr hatten. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man sich manchmal fragt, wofür sind eigentlich gesellschaftliche Institutionen da? Man könnte meinen, Schulen für Schüler, Hochschulen für Hochschüler und Krankenhäuser für Patienten. Etwas altmodisch und naiv zugegebenermaßen, aber jedenfalls bezogen auf die Frage, was hat der Staat eigentlich zu organisieren, vielleicht gar kein so schlechter Ausgangspunkt, dass er sicher in anderer Sprache ausgedrückt hätte, in die Moderne zu übersetzen. Oder um modern zu bleiben, nicht wie Angela Merkel sagt, wir wollen eine marktkonforme Demokratie, wir sagen lieber, wir wollen einen demokratiekonformen Markt. Und um es andersrum zu sagen, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und das ist etwas, worum auch in diesem Land, wenn ich das richtig sehe, gefochten wird und wo wir manches mitnehmen könnten aus der Vergangenheit. Also ein Staat, der die Chancen und Freiheiten des Einzelnen fördert, nicht der Nachtwächterstaat, wie Lasalle sagt, der im Grunde nur die notwendigsten Dinge bereitstellt. Ich glaube auch, wenn man in Lasalles Reden denkt, wo er von gerechter Gesellschaft spricht, könnte einem manches in den Sinn kommen, wenn man sieht, wie die Schere zwischen Arm und Reich auch in unseren weit entwickelten Gesellschaften immer weiter auseinandergeht. Ganz viele, denen es immer besser geht, und andere, denen es vergleichsweise schlecht geht. Im Vergleich mit Afrika geht es allen prima. Aber das ist nicht der Vergleich in einer Gesellschaft. Und insofern, glaube ich, wäre auch durchaus anders als in der Gedankenwelt von Marx und Engels, bei Lasalle einiges darüber zu lernen, wie das praktisch zu bewerkstelligen ist. Zu den Diskussionen, die Linke und die Rechte innerhalb der Sozialdemokratie, ich gehöre in Deutschland eher zum linken Flügel der SPD, austrägt, gehört auch die Frage, wie sieht das denn eigentlich aus? Muss ich eine hervorragende Idee beschreiben in Büchern und Aufsätzen? Und entweder sie wird vollständig realisiert, ohne Kompromiss, oder man macht gar nichts. Und der anderen Variante, die sagt, jeder Schritt in die richtige Richtung ist besser als keiner. Für den einen ist es die Entschuldigung, nichts zu tun, weil die Aufgabe so groß ist. Für den anderen manchmal die Entschuldigung, zu wenig zu tun, weil man ja immer sich mit den anderen im Kompromiss bewegen muss. Ich würde mich dafür die Mitte dazwischen entscheiden wollen, fest zu wissen, in welche Richtung man möchte, um eine gerechtere Gesellschaft zu erreichen, aber nicht geringschätzen, dass es den Menschen nichts nützt, für die wir uns einsehen, wenn wir keine praktische Verbesserung hier im Leben erreichen. Wenn also die Sozialdemokratie in Deutschland und auch in Polen für europäische Mindestlöhne streitet, dann bedeutet das eine enorme Verbesserung für die Menschen, die weniger haben. Und eine Durchsetzung des Prinzips, dass nichts daran marktwirtschaftlich oder christlich ist, wenn Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können. Und wenn der Staat dann die Löhne subventioniert, ist das auch nicht Marktwirtschaft, sondern ist das Misswirtschaft. Und solche Dinge in umzusetzen, indem man sagt, wir haben konkrete Verbesserungen für Menschen. Das ist durchaus noch ein Teil dessen, was man vielleicht reformistisch nennen könnte, was er sein mitbekommen hat. Er hat übrigens auch die Genossenschaftsidee propagiert, die ein bisschen außer Mode gekommen ist, aber heute erinnert man sich ihrer wieder, auch in Deutschland, bei Wohnungsgenossenschaften oder auch bei anderen. Die genossenschaftlich verfassten Banken übrigens, die hatten keine Bankenkrise. Was vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass der schnelle Gewinn, die schnelle Rendite, das kurzfristige Herausholen von allem, was da ist, weder nachhaltig noch vernünftig ist. Und manchmal sind alte Ideen gar nicht so schlecht. Neu und gut ist nicht immer dasselbe, genauso wie groß und stark nicht immer dasselbe ist. Aber der Satz, dass so eine Genossenschaft dem Prinzip folgt, gemeinsam sind wir stärker, was die Gewerkschaftsidee ja ist, ist auch die Ursprungsidee der Sozialdemokratie. Und wenn man heute drauf guckt, wir sind in der Bundesregierung in Deutschland wieder beteiligt als Sozialdemokraten, dann fördert das Bundeswirtschaftsministerium, unser Parteivorsitzender, der Wirtschaftsminister, auch wieder solche Genossenschaftsprojekte, wie sie in Deutschland in verschiedenen Stellen wieder entstehen.
Ein ganz berühmtes Zitat von Ferdinand Lassalle heißt, alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, der auf heute hinweist. Man kann natürlich nicht heute hier sein, am 31. August, der nicht nur der Todestag von Lassalle ist, sondern der auch der buchstäblich Vorabend des Beginns des Zweiten Weltkrieges gewesen ist, vor 75 Jahren. Und in der Zeit, die wir jetzt im Augenblick haben, der Sommer 2014, werden wir erinnern, dass an vielen Stellen der Welt großer Unfrieden herrscht und der Frieden wieder bedroht ist und auch mitten in Europa, ganz in unserer Nähe, das, was scheinbar selbstverständlich schien, wieder in Gefahr gerät. Und auch das weist zurück auf Ideen, die Lassalle verfochten hat, denn die Arbeiterbewegung war immer eine internationale Bewegung. Und die Arbeiterbewegung ist es gewesen, die versucht hat, dem Ersten Weltkrieg entgegenzutreten, der vor genau 100 Jahren begonnen hat. Und die daran gescheitert ist und die daran erinnert, übrigens, dass die Opfer von Kriegen in der ersten Linie diejenigen sind, die Kleinen, nicht diejenigen, die da Interessen zu verfechten haben, sondern die da gegeneinander geschickt werden. Und das wiederum heißt, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität nicht immer mit dem nationalen Fokus zu betrachten, sondern zu wissen, dass in einem gemeinsamen Europa passiert. Und wenn gestern ein herausragender polnischer Politiker, kein Sozialdemokrat leider, aber ein polnischer Politiker zum neuen Präsidenten des Europäischen Rats ausrufen wollen, dann ist das auch eine Chance, darauf hinzuweisen, dass jemand aus diesem Teil Europas Teil davon ist, zu versuchen, ein gemeinsames Europa auf den Weg zu bringen, das eben nicht nur Wirtschafts- und Währungsunion ist, sondern auch gemeinsame Außenpolitik, auch gemeinsame Friedenspolitik macht und insofern auch da an den anknüpft, die wir haben. Ich glaube, was wir von Lassalle lernen können, ist, dass sein Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben, klassenübergreifend, wie man damals gesagt hätte, die Menschen dazu ermutigt, sich anzustrengen, sich einzusetzen für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Solidarität. Und das ist niemals falsch. Ja, danke schön, Ralf. Deine Worte, die Modernität, die Aktualität, die brennende Aktualität, die Aufforderungen, die uns Lassalle an die zuruft, auch in 150 Jahren, nicht alt sind, sondern sehr aktuell sind und den Maximen zu folgen, eigentlich enorme Anstrengungen auch weiterhin bedarf, um Frieden und Wohlstand in dieser Region und weltweit durchzusetzen und zu beeinflussen. Ich möchte Michał Ziska darum bitten, aus seiner Sicht die Bedeutung von Ferdinand Lassalle für die Arbeit der Sozialdemokraten in Polen zu beleuchten, aber auch die politische Bedeutung von Ferdinand Lassalle in dem Kontext, der nicht nur der nationalen, sondern auch der internationalen Politik zu gestalten und auch darauf ein wenig einzugehen, in welcher Form die Gedanken von Lassalle auch die eigene Arbeit des Ferdinand Lassalle Zentrums für Soziales Denken beeinflussen. Pierwsze chciałem na wstępie podziękować dyrektorowi Państwowi za to, że Fundacja Eberta zorganizowała dzisiejsze spotkanie. Chciałbym skorzystać z okazji i pogratulować też jubileuszu Fundacji Eberta, która jest obecna niemalże od początku transformacji ustrojowej w Polsce i przez ponad 5 lat wspierała transformację demokratyczną w naszym kraju, wspierała dialog społeczny, a także dialog polsko-niemiecki oraz dialog polskich i niemieckich socjaldemokratów. Chciałem też podziękować za wsparcie, bez którego praca Ośrodka Myśli Społecznej im. Lassalle byłaby bardzo utrudniona. To jest wielkie wsparcie, które bardzo doceniamy i dzięki niemu możemy realizować wiele projektów. Po drugie, bardzo się cieszę, że dzisiaj jest z nami wiceprzewodniczący Ralf Stegner. Bardzo się cieszę, że dołączył do grona wybitnych przywódców niemieckiej socjaldemokracji, którzy odwiedzili Wrocław i grup Ferdinanda Lassalle. Jest mi tym bardziej miło, że kilkukrotnie miałem okazję gościć w Landzie
z którego pochodzi Ralf Sztegner, zeszedł z Olsztyna. Miałem okazję dzięki właśnie Fundacji Mienia Wyniesiewerka obserwować kampanię wyborczą, zjazdy partyjne, a także od czterech spotkań z politykami SPD Landu Szlezwik-Holsztyn i uczestniczyć także w pewnej w sieci socjaldemokratów z regionu Morza Bałtyckiego, która jest jednym z moim zdaniem z jednym z najbardziej doniosłych projektów realizowanych przez Fundację imienia Alberta, która sprzyja integracji socjaldemokratów z Europy Zachodniej i Europy Wschodniej. I po trzecie chciałem podziękować panu dyrektorowi Łagieckiemu za to, że co roku możemy się spotykać na przygrobie Fernanda Lassala, dzięki Muzeum Miejskiemu, to cmentarz muzeum świetnie funkcjonuje. I na koniec najważniejsze chciałem podziękować wszystkim Państwu za to, że jesteście dzisiaj z nami. Tutaj informacja dla naszych niemieckich gości. Na sali znajduje się wiele osób, którzy są przyjaciółmi Ośrodka Myśli Społecznej imienia Lassala. Tym bardziej jestem zaszczycony, że w tym dniu jesteście tutaj z nami. A ja w swoim krótkim wystąpieniu nie będę mówił o historii, nie będę mówił o przeszłości, bo nie chcę. Moja wiedza w żaden sposób nie równa się z informacjami, które posiada dr Łagiecki, ale chciałem rozpocząć od takiego cytatu. Nie boi się wroga, nie. Odważnie patrzymy dalej. Idziemy śmiało w ślady te, gdzie wiedzie nas Lassala. Są to słowa polskiej pieśni robotniczej śpiewanej przez polskich robotników na początku XX wieku. I wydaje się, że sam ten fakt, że polscy robotnicy w swoich pieśniach odzywali się do Lassala, wskazują na silne związki pomiędzy niemieckim i polskim ruchem robotniczym. I gdy prawie 10 lat temu z przyjaciółmi związanymi z wrocławską lewicą postanowiliśmy założyć socjaldemokratyczny think tank, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że patronem będzie Fernand Lassalle. Najbardziej znany socjaldemokrata wywodzący się z Wrocławia. I okazało się, że postać Lassala nie tylko jest pewnym odniesieniem, jest nie tylko pewnym odniesieniem historycznym do wartości, które reprezentował, ale także dzięki postaci Lassala na przestrzeni ostatniej dekady udało się we Wrocławiu zorganizować szereg spotkań, konferencji, warsztatów, w których brali udział polscy i niemieccy socjaldemokraci, a nawet socjaldemokraci z innych krajów europejskich. Więc postać Lassala jest jakby patronem stałej współpracy międzynarodowej europejskich socjaldemokratów, a Wrocław jako miejsce położone niemalże w środku Europy, w pobliżu Pragi, Berlina, Warszawy, jest świetnym miejscem do odbywania takich spotkań, także ze względu na swoją wielonarodową i wielokulturową przeszłość. Jak wspomniał Ralf Sztegner, instytucja państwa była w myśli Fernanda Lassala czymś niezwykle istotnym. I także państwo było na przestrzeni dziejów ważnym narzędziem dla socjaldemokratów w budowie bardziej sprawiedliwego, bardziej egalitarnego społeczeństwa. Powojenne welfare state, powojenne państwo opiekuńcze opierało się na aktywnej roli państwa. Tymczasem od końca lat 70. ubiegłego wieku obserwowaliśmy rozprzestrzenianie się idei neoliberalnych, które podważały rolę państwa, które wskazywały, że to wolny rynek jest tym najlepszym panaceum na rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych. W Polsce to myślenie było już obecne pod koniec lat 80. Między innymi obecny nowy szef Rady Europejskiej Donald Tusk należał do tego środowiska politycznego, które w latach 80. jeszcze w warunkach podziemnych, nielegalnych wydawał broszury Miltona Friedmana czy von Hayeka, promując ideę wolnorynkową. Te idee podważające rolę państwa, podważające interwencjonizm państwowy w sferze gospodarczej stały się poglądami dominującymi w Polsce po 1989 roku. I nawet Tony Judd, wybitny brytyjski historyk związany z socjaldemokracją, który w swojej ostatniej książce wydanej przed swoją śmiercią napisał, że cechą
krajów naszego regionu jest to, że pod wpływem bardzo silnej neoliberalnej propagandy młodzi ludzie zostali nauczeni w naszym regionie tego, że nie da pogodzić się aktywnej roli państwa z efektywną gospodarką. Niewątpliwie zadaniem socjaldemokracji w Polsce, a także w Europie jest odbudowanie czy pewne przywrócenie wiary obywateli w rolę państwa jako, jako tego narzędzia, które służy rozwojowi gospodarczemu, które służy rozwojowi społecznemu, który także służy integracji i integracji społecznej. Jednym z największych osiągnięć powojennych państw opiekuńczych w Europie Zachodniej było zmniejszenie nierówności społecznych oraz, oraz integracja różnych klas społecznych. Klasa średnia czuła się odpowiedzialna za klasy ludowe, płaciła wysokie podatki, bo wiedziała, że z tych podatków utrzymywane są usługi publiczne, które służą wszystkim. Pod wpływem 30 lat dominacji idei neoliberalnych obserwujemy erozję więzi społecznych i odgradzanie się poszczególnych klas społecznych od siebie. W Polsce widać to nawet spacerując w wielkich miast, widząc, jak że powstające nowe osiedla mieszkaniowe odgrodzone są wysokimi murami od pozostałych dzielnic, że ludzie aspirujący bądź należący do klasy średniej odgradzają się od reszty społeczeństwa i nie chcą utrzymywać państwa, które służyło wszystkim. To ma oczywiście także swoje konsekwencje polityczne, czego przykładem są sukcesy ugrupowań, które głoszą skrajnie prorynkowe poglądy, niemalże libertariane. Mam tutaj na myśli Kongres Nowej Prawicy, partię, która w ostatnich wyborach do Europarlamentu zdobyła w Polsce 4 miejsca w parlamencie. Ale wydaje mi się, że można tutaj szukać także analogii do sytuacji w Niemczech, gdzie na prawej flance powstało nowe ugrupowanie Alternatywa Wyborcza, która także jest ugrupowaniem, które odwołuje się do egoizmu klas wyższych, która także podważa solidarność społeczną i optuje za porzuceniem przez Niemcy euro oraz promuje neoliberalny model społeczno-gospodarczy. Dlatego wydaje się, że niezmiernie ważne jest to, aby socjaldemokraci w Polsce, w Niemczech i w Europie potrafili dotrzeć ze swoim apelem wyborczym, z tymi wartościami, które 150 lat temu głosił Lassalle, do tych osób, które aspirują bądź należą do klasy średniej, aby uświadomić im, że bardziej równe, bardziej sprawiedliwe społeczeństwo opłaca się wszystkim, także tym, którzy są niżej w hierarchii społecznej, ale także tym, którzy są po środku tej drabiny społecznej, jak i na wyższych szczeblach. I tutaj, o czym wspomniał Raul Sternert, niezwykle istotna jest cała sfera związana z usługami publicznymi. Dzisiaj w Polsce obserwujemy bardzo silną presję na uruchomienie komercjalizacji i prywatyzację usług publicznych, co najwyraźniej widać w służbie zdrowia oraz w edukacji. Tutaj socjaldemokracja powinna być tym ruchem, który stworzy sojusz pomiędzy pracownikami tego sektora usług publicznych, jak i ludźmi, którzy z tych usług korzystają, czyli tak naprawdę większością społeczeństwa. Ferdinand Lassalle, gdy formułował swoje postulaty dotyczące państwa, czynił to w sytuacji tworzenia się państw narodowych. Dzisiaj globalizacja gospodarcza powoduje, że musimy szukać także innych narzędzi, ponieważ wydaje się, że państwa narodowe częściowo właśnie w wyniku procesów globalizacyjnych utraciły pewną moc tworzenia polityki, straciły demokratyczną kontrolę nad procesami ekonomicznymi, które zachodzą ponad granicami państw narodowych. Dlatego wydaje się, o tym zresztą mówił przed rokiem profesor Zygmunt Bauman podczas obchodów 150-lecia powstania niemieckiej socjaldemokracji tutaj w Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim, podczas spotkania, które prowadził profesor Adam Gross, który jest dzisiaj z nami. Bauman wskazywał, że w
państwo narodowe utraciły tą polityczną moc kontroli instytucji finansowych, kontroli podmiotów gospodarczych, które funkcjonują jakby poza demokratyczną kontrolą, poza kontrolą społeczeństw poszczególnych krajów, a co za tym idzie społeczeństwa europejskiego. Dlatego dziś niezwykle istotny jest ten wymiar europejski i stąd konieczne wydają się wspólne wysiłki polskich i niemieckich socjaldemokratów na rzecz budowy innego modelu Unii Europejskiej. Ponieważ obecny model Unii Europejskiej jest dosyć daleki od ideału wolności, równości, sprawiedliwości społecznej, a europejska prawica na pewno nie jest tą siłą polityczną, która chciałaby realizować wizję Europy socjalnej, gdzie nie tylko funkcjonuje wspólny rynek, ale gdzie funkcjonują między innymi wspólne standardy socjalne. Stąd jest niezwykle ważne zrewidowanie poglądów na państwo, także uzupełnienie ich o ten element ponadnarodowy związany z globalizacją i to wymaga niewątpliwie współpracy socjaldemokratów ponad narodowymi granicami. Bo wartości, które legły u podstaw partii stworzonej przez Ferdynanda Lassala, wolność, równość, sprawiedliwość, społeczna solidarność, są wartości ponadczasowe, które trzeba adoptować do aktualnych wyzwań. Spośród tych wartości ta wartość sprawiedliwość społeczna po 1989 roku została całkowicie wykreślona ze słownika politycznego w Polsce. To jest wielkie zadanie dla polskiej lewicy, dla polskiej socjaldemokracji, aby sprawiedliwość społeczna stała się tą wartością, która wyznacza kierunki polityki społecznej i gospodarczej w Polsce. I temu służą między innymi działania Ośrodka Myśli Społecznej imienia Lassala, częstokroć właśnie dzięki nieocenionej pomocy Fundacji Eberta, gdzie staramy się wskazywać kierunki, którymi powinna podążać polska socjaldemokracja, wskazywać cele polityczne oraz metody ich realizacji, tak aby sprawiedliwość społeczna nie tylko była sloganem ze sztandarów, ale była także praktyką naszego codziennego życia. Bardzo dziękuję. Herzlichen Dank, Michael Ziska. Die Gemeinsamkeiten und Schlussfolgerungen aus den Verhältnissen, die in Polen herrschen und in der Bundesrepublik Deutschland herrschen, von Ralf sind identisch. Und wir sehen uns hier konfrontiert, dass die Gesellschaft ein Mehr an Solidarität braucht, ein starkes Gewicht auf mehr sozialer Gerechtigkeit gelegt werden muss und das nicht nur im Rahmen der einzelnen Länder, sondern auch europaweit. Ich möchte das jetzt letztes Mal nicht selber von der Partie verschweifen, das machen so manchen Kommentar noch bis zum Schluss auf. Ich möchte Sie jetzt dazu einladen, den einen oder anderen Kommentar zu geben oder eine Frage an die Referenten zu stellen. Wir haben noch etwa 20 Minuten dafür Zeit. Reprezentuję Stowarzyszenie Pokolenia na Dolnym Śląsku i chciałabym wrócić pamięcią do 2005 roku, o którym roku to również krótko wspomniał pan dr Ładziewski. Na ten rok, 2005, przypadała 180. rocznica urodzin Ferdynanda Lassala. Stowarzyszenie Pokolenia postanowiło uczcić tę rocznicę, organizując dużą konferencję, w której uczestniczyło bardzo dużo osób i mieliśmy bardzo ciekawe prelegenty. Dzieckiem tej konferencji jest ta oto książka, wydana w 2005 roku z 11 kwietnia. I również po naszej konferencji Rada Miejska Wrocławia na nasz wniosek nadała nazwę zaułkowi
zaułek kardynała przy cmentarzu żydowskim. Także chciałam o tym wspomnieć, bo Stowarzyszenie Pokolenia też jakiś tam udział w propagowaniu osoby Lasala ma. Chciałabym również wspomnieć moje lata dziecięce. Mieszkałam jako dziecko w latach 50., 60., 60., 70. Przy ulicy Glinianej, tuż przy cmentarzu żydowskim. Z grupą dzieci często wybieraliśmy się na niesamowite wycieczki na cmentarz żydowski. Był wtedy w bardzo kiepskim stanie, ale zauroczeni byliśmy tamtejszą atmosferą. Nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, że tak znamienite osoby tam są pochowane. I muszę powiedzieć, że nie miałam okazji odwiedzić tego cmentarza przez ponad 40 lat. Dzisiaj byłam pierwszy raz od czasów dziecięcych i chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Łagowskiemu, że to tak pięknie wygląda. Jestem zachwycona. Dziękuję bardzo. Mnie bardzo zainspirowały te wykłady Rafa Segnera i Michała w kontekście zwierzęcej polityki, którą jako zawodowi bądź aktywni politycy wykonujemy i wartości, które dzisiaj omawiamy w kontekście rocznicy śmierci Lasala, na ile one są aktualne. I wydaje mi się, że zbyt mało poświęcamy czasu właśnie w tej polityce bieżącej, aktualnej, eksponując wartości, które w zasadzie są nieprzemijające. To wszyscy mówią, no ta lewica walczy o coś, co już przeminęło. Świat jest inny, inne warunki życia, dostęp do mieszkań, dostęp do szkoły, do lecznictwa. No wszystko wydaje się inne niż te 150 lat temu, czy 100 lat temu, jak powstawała nowoczesna lewica, czy ruch lewicowy robotniczy, a jednak jak sobie to wszystko porównamy, to świat się zmienia, ale to wszystko, co jest w tych ideach, jest aktualne. Bo dzisiaj nie musimy się bić o to, żeby mieć dostęp do służby zdrowia, ale musimy się bić, że dom był powszechny i tani. Jeżeli mówimy o szkole, to ona musi mieć pewną jakość i równość dostępu, bo przecież są lepsze i gorsze szkoły. Jeżeli mówimy o studiach wyższych, to jest analogia. Jeżeli mówimy o poziomie ekonomicznym życia, no, mamy porównanie, że w Niemczech doszło do bardzo wysokich standardów życia społecznego, socjalnego, ale w Polsce gospodarka rynkowa jest tak wolna, że czasami wypowiedzenia słowa, że ta część społeczna jest bardzo ważna, wiąże się z ekstremnym ryzykiem. To zawsze pojawia się pytanie, a skąd pieniądze na to wziąć? I przez cały czas ten dylemat się pojawia. Czyli mówiąc krótko, wydaje się, że w tej polityce lewicowej w krajach europejskich, bo myślę, że one są nam najbliższe, jednak trzeba rozpocząć dyskusję o tym, jak w tych nowych warunkach pojmować te same ideały. Bo one tak naprawdę pozostają. Tylko inna jest ich jakość. Wydaje mi się, że my powinniśmy mówić o jakości. Jak mówimy o pracy, to już przecież nie mówimy o tym, że 8 godzin pracy, chociaż dzisiaj w Polsce to jest bardzo aktualne. Przeważnie się pracuje kilkanaście godzin za marne pieniądze. Jak mówimy o jakości pracy, no to dzisiaj na przykład w telewizji polskiej się reklamuje o przepisach BHP. Ale dlaczego je reklamować? Trzeba je po prostu przestrzegać i dać na to pieniążki. Jeżeli mówimy o pracy, to musimy mówić o godnym wynagrodzeniu. Tu rozmawiałem z Ralfem wcześniej, no ten przykład minimalnej płacy, którą wprowadziła socjaldemokracja przy negocjacjach o dużej koalicji w Niemczech, jest bardzo inspirujący dla socjaldemokracji całej Europy. I tu się pojawi na pewno zderzenie, bo u nich jest takie same pytanie jak w Polsce. Skąd na to wziąć pieniądze? Droższa praca, tak? A czemu pracodawcy mają płacić? A może przyszedł czas, żeby pracodawcy z czegoś rezygnowali. No, właśnie tu Raf mówił o tym, z tych szybkich, wysokich zysków.
No może trzeba to rozłożyć w czasie. Niech zyski mają, bo na tym polega istota, między innymi na tym polega istota gospodarki rynkowej, ale może nie w takim czasie. Więc ta dyskusja o jakości tych wartości, które prezentował Lassalle i wielu innych myślicieli lewicowych, wydaje się, że jest potrzebna jakby rekonstrukcja czy renowacja tych idei, żebyśmy w tych warunkach, które mamy, zaczęli o nich rozmawiać troszeczkę inaczej. To jest jakby jedna z głównych przesłań, które uważam, że z tej konferencji jest kapitalna. Czyli te wartości, mówiąc krótko, są aktualne, tylko musimy rozmawiać o innym wymiarze, który powinna lewica europejska podjąć. I drugi to jest postulat przyziemny, dla nas, do nas chyba wszystkich, tutaj część jest bardzo aktywnych ludzi w mieście i w województwie. Ten zaułek Lassalle musimy poprosić miasto o wyremontowanie. To nie jest układ do pana dyrektora, pan dyrektor bardzo ładnie się opiekuje tym, co się powinno opiekować częścią muzealną. Ale to jest kwestia architektoniczna, bo dzisiaj tam żeśmy byli, to wymaga lekkiej rekonstrukcji. Ja się zobowiązuję ze strony Cegliku, że wystąpimy i mam nadzieję, że z władzami miasta SLD również będziemy aktywni w tej sprawie, że chodzi o to miejsce. Bo to też będzie następny mały krok do tego, żeby to miejsce uświetlić i żebyśmy się tam wszyscy dobrze po prostu czuli. I na koniec, nie wiem, bym powiedział, jakby mam prawo powiedzieć to w imieniu SLD, bo wczoraj była Rada Krajowa i mówiłem Leszkowi Nierowi, że będzie to seminarium, że będziemy o tym rozmawiać, prosił o pozwolenia, zrobił to oficjalnie dla wszystkich, a jednocześnie podziękowania dla Fundacji Eberta, dla Fundacji imienia Lassalle'a, dla Ralfa, że znalazł czas, żeby tutaj przyjechać i tu oficjalnie dla pana dyrektora Łagierskiego, bo na cmentarzu popełniłem fopalę, podziękowałem pracownikom muzeum, ale doceniamy to, bo mamy wiele przykładów, że wartościowe miejsca były zniszczone, bądź mi się nie interesował, a z przyjemnością wysłuchałem, pan dyrektor opowiedział o tych wszystkich wizytach, bo nie miałem takiej świadomości, że aż wpływu znanych tych ludzi odwiedziło to miejsce i że jest ono aż tak ważne właśnie dla wszystkich socjaldemokracji. W całej Europie, bo wiedziałem, że na pewno dla socjaldemokracji w Niemczech, ale nie wiedziałem, że w innej kwestii, to chcę znać dzisiejsze wiedza i doświadczenie. A też już tak na zakończenie powiem, że miałem szansę być w głównej siedzibie SPD w Berlinie parę dobrych lat temu, jak została nowo wybudowana i tam na bardzo eksponowanym miejscu, na głównym wejściu do siedziby jest właśnie wizerunek Lassalle'a i wszystkich przywódców SPD. To jest ważne, że właśnie jest to poszanowanie do korzeni, do ludzi, którzy krzewili tą lewicową ideę. No i niemiecka socjaldemokracja wie, jak to robić. My musimy się jeszcze trochę uczyć, ale dobre wzory zawsze warto skorzystać. Także dziękuję dla wszystkich w imieniu mojej władz SLD, ale mam nadzieję, że się wszyscy zgodzą, że w imieniu uczestników dla państwa. Dziękuję. Razem z Markiem mieliśmy przyjemność być wiceministrem w rządzie SLD w latach 2001-2005. Ja też byłem za sprawą negocjacyjną akcesji do Unii Europejskiej. A mam komentarz i dwa pytania. Komentarz trochę a propos spraw, o których mówiliście. Wczoraj pewnie wszyscy się ucieszyliśmy, że nasz rodak został, jak to już prasa nazwa, prezydentem Unii Europejskiej, bo tak lubimy jeszcze ładniej to nazywać. Ale cały paradoks, nie klasz, jeszcze nie klasz. Proponuję pod koniec. Natomiast cały paradoks sytuacji naszej, i to chyba nowemu szefowi Fundacji Eberta warto to też wyraźnie powiedzieć, jest to, że my przez 25 lat różnych rządów, czy nam się to podobało, czy nie, realizowaliśmy liberalny model transformacji ustrojowej. Wszystko to było robione bardziej lub mniej w pewnym mainstreamie, w pewnym swoistym konsensusie transformacji i reform. I bez wątpienia i partie lewicowe, i partie prawicowe popełniły w tej materii bardzo wiele podobnych błędów. W związku z tym, jeżeli socjaldemokrata niemiecki cieszy się z doboru konserwatysty polskiego, to jest to bardzo ładny gest, ale też popatrzmy na sprawę praktyczną. Bowiem polscy konserwatyści od paru lat, nie mając innego wyboru,
Musimy wrócić do myśli Lassala, a nawet do jego rozmówcy, kanclerza Bismarcka, i ponownie znacjonalizować system emerytalny. Bowiem myśmy przez te 20 lat, i co tu dużo mówić, mówię myśmy jako społeczeństwo i wyborcy i partie polityczne, zdecydowali się na pewien eksperyment liberalny, prywatyzacji i giełdowego traktowania środków emerytalnych. No i kiedy się nagle okazało, że nie zawsze wszystko jest piękne, że nie zawsze giełdy idą do góry, że nie zawsze inwestycje przynoszą dobre zwroty, to właśnie ugrupowanie konserwatywno-liberalne musiało sięgnąć do jak gdyby tradycji socjodemokratycznej i powrócić do przekonania, że tylko państwo jest w stanie zabezpieczyć emerytury i bezpieczeństwo socjalne ludziom starszym. I znowu, czy nam się to znowu podoba, czy nie, jest to do pewnego stopnia ryzykowne, jak bardzo to będzie realizowane w interesie stabilności coraz starszego społeczeństwa w Polsce, a na ile to będzie nadal, jak mawia nasz były wicepremier, minister finansów, mambo jumbo, kiedy naśmiewa się ze swoich, że tak powiem, oponentów, i te środki emerytalne będą nadal wykorzystywane dla celów rynkowych. To jest właśnie wielkie wyzwanie i ja jestem przekonany, że jeszcze dużo będziemy o tym w Polsce dyskutować, bowiem dopiero teraz my wszyscy, odkładający na swoją emeryturę, zaczniemy się stykać z tą rzeczywistością wypłaty emerytalnej. Patrzę na młodszych, patrzę na starszych, wszystkich, co będzie dotyczyło. Tyle komentarzy, jedyne obecności pewnych tradycji, bo ja w końcu to jest bismarckowski model emerytalny, do którego wróciliśmy. To jest model, o którym zapewne nieraz żelazny kanclerz, który akurat w Polsce ma kiepską reputację, rozmawiał ze swoim socjalistycznym rozmówcą. A dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy no właśnie tego, o czym też Lassalle wiele mówił, wiele robił. Jak sądzi SPD, jaka jest perspektywa ustanowienia praw wyborczych dla obywatela europejskiego? Bowiem w gruncie rzeczy nasz wielki projekt europejski zmierza do stworzenia jakiejś formy państwa europejskiego. Bardziej federacyjnego, mniej federacyjnego, ale nadejdzie taki moment, pytanie kiedy, za 5 lat, za 10, co ma nastąpić, ażeby obywatel europejski uczestniczył w wyborach europejskich. Nie tylko do Parlamentu Europejskiego, który zresztą Polacy uczestniczą marnie i z marnym przekonaniem, z marnym zorientowaniem i, bym powiedział, z marną satysfakcją, ale uczestniczyć w wyborach realnych alternatyw politycznych. Dzisiaj powiem, jak idzie obywatel polski, niemiecki czy portugalski, to tak naprawdę niczym nie decyduje. On wybiera jakiegoś europosła z jakiejś partii do robienia czegoś. Tak więc jak SPD widzi perspektywę realizacji marzeń Lassalla, ale teraz nie w prawach wyborczych w kraju, wtedy powstającego państwa niemieckiego, ale kiedy nadejdzie moment i co musi nastąpić, żebyśmy, jeżeli tak chcemy, uczestniczyli w wyborach europejskich jako obywatele w istocie swojej federacji europejskiej, która będzie następowała. I drugie pytanie dotyczy niedawnej przeszłości, bo koleżanka wspominała o roku 2005, ale niewiele wcześniej SPD i Labour Party, a konkretnie kanclerz Schröder i premier Blair, wydanie znany manifest, deklarację ideową, która, tak jest, to Marek wspomina, która była dla polskiej lewicy sporym zaskoczeniem i była dla nas również pewną wskazówką, jak sprawy globalne, jak sprawy europejskie, dwie czołowe partie lewicowe, tradycyjne SPD i można powiedzieć zawsze inna Labour Party, widzą, czy SPD nie chodzi mi o osobę Gerharda Schrödera, tylko czy SPD nadal uważa te treści za uzasadnione, czy wobec nich mielibyście nowy manifest, nową deklarację i czy byście ją podpisali z brytyjskim Labour, czy z polskim Millerem, bo akurat w tej sprawie powoli zaczynamy mieć tak samo wiele do powiedzenia w sprawach europejskich, jak globalnych, jak Labourzyści brytyjscy. Dziękuję bardzo.
pułkownik rezerwy Krzysztof Majer. Ja reprezentuję Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i wydawać by się mogło z brzmienia tej nazwy, że nie ma nic wspólnego z Ferdynandem Lasalle. Ale w kilku zdaniach uzupełniając to, co mówiła Bożenka o tej dużej konferencji naukowej przed 9 lat, czy też innych działań, jeszcze wtedy żył nasz członek, kombatant Armii Krajowej, politolog, prawnik, profesor Józef Wołoch i na nasze spotkania związkowe, ale również na tej konferencji przybliżał sylwetkę Ferdynanda Lasalle. Choć muszę przyznać, że dzisiaj z ust doktora Łagieckiego usłyszałem wiele ciekawostek z nim jednak związanych. Druga sprawa, różne daty z Ferdynandem Lasallem dzisiaj padały, ale chyba trzeba zaakcentować datę 30 kwietnia każdego roku, gdy ludzie lewicy, szeroko rozumiani, zwykle o 12 na cmentarzu przy ulicy Śleżnej spotykamy się przy grobie Ferdynanda Lasalle. Was die eine Frage angeht mit dem allgemeinen Wahlrecht, da ist in der Tat zwischen Wollen und Tun immer noch ein großer Unterschied und in der Tat würde ich mir eine europäische Demokratie wünschen, wo wir niedrigschwelliger, als wir das jetzt haben, ein europäisches Parlament haben, was wirklich ein Parlament mit allen Rechten und Pflichten noch ist. Wir sind da besser geworden, aber das Wahlrecht ist komplex. Es ist auch nicht one person, one vote, sondern es ist ein bisschen anders und noch hat das Europäische Parlament zu wenig zu sagen und wenn wir wirklich zu einer gemeinsamen Politik kommen wollen, dann müsste sich das ändern. Die zweite Frage war eine mit Untiefen. Ich komme ja von der Küste und insofern sind mir Untiefen vertraut. Ich würde es mal so sagen, der neoliberale Virus ist auch in unsere Partei eingedrungen, in manche Teile weniger, in andere Teile mehr. Ich komme eher aus einer Region, wo das weniger der Fall ist. Und insofern bin ich froh, dass wir einen Teil unserer Irrtümer korrigiert haben. Nicht alles war falsch, was damals gesagt worden ist, auch in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. Aber falsch war die Entwertung von Arbeit. Falsch war denen nach dem Munde zu reden, die meinten, man müsste jetzt hauptsächlich über Finanzplätze reden und deren Bedingungen und weniger über reale Arbeit. Und am Ende hat die Geschichte gezeigt, dass wir, glaube ich, bei den Grundwerten und Grundideen bleiben sollten, die aber modern interpretiert werden müssen, wie uns das einmal vorgegeben haben. Also insofern heute werden wir sicherlich näher an einer gemeinsamen Erklärung mit dem Parteivorsitzenden haben. Herzlichen Dank, Ralf. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nehmen, auch ein paar Worte, vor allem des Dankes auch zu sagen. Aber ich möchte gerne die Gelegenheit auch nutzen, um noch einige Sachen hervorzuheben, die ganz besonders wichtig sind, erscheinen auf dieser Veranstaltung im Gedenken von Ferdinand Lasalle. Ich glaube auch, dass der Begriff der Solidarität in unseren Gesellschaften neu belebt werden muss. Ich glaube, dass der Zusammenhalt einer Gesellschaft über die soziale Gerechtigkeit erfolgt. Überhaupt glaube ich daran, dass die Menschen das Gefühl haben müssen, dass sie in ihrer Gesellschaft gerecht behandelt werden, geht dieses Gefühl der Gerechtigkeit, nicht nur die tatsächliche Gerechtigkeit, sondern geht die gefühlte Gerechtigkeit zurück, gerät die Stabilität der Gesellschaft in Gefahr und die Demokratie wird auch gefährdet. Insofern sind die Gedanken von Ferdinand Lasalle von extrem hoher Aktualität. Auch wir in Deutschland haben viele Fehler gemacht und haben in den öffentlichen Raum hinein die Privatisierungen stark zugelassen, um hinterher zu entdecken, dass sie nicht besseren Service, sondern nur teureren Service für die Bürger gebracht haben. Wir haben lernen müssen, wieder zu entdecken, dass der Kitt der Gesellschaft, der demokratischen Gesellschaft darin besteht, den öffentlichen Raum mitzubestimmen, mitzugestalten, das Gemeinsame zu gestalten, den Schwachen zu helfen. Und dieser Gedanke ist auch Europa abhanden gekommen und das ist das Aktuelle aus meiner Sicht von Ferdinand Lasalle für die europäische Politik.
Wir wissen, das alte Narrativ Europas ist der Frieden, ist die Demokratie, sind unsere Werte, die wir verteidigen. Unter die Räder gekommen ist die soziale Dimension. Wir haben uns damals vorgestellt, die Lebensverhältnisse anzugleichen in der Europäischen Union, aber nach oben, nicht nach unten. Wir sind dabei, die Lebensverhältnisse nach unten anzugleichen. In einer Form und Art und Weise, in einer Dramatik, dass in manchen Staaten Europas die Menschen Angst vor Europa bekommen. Die Angst ist ein gefährlicher Ratschlag. Sie treibt die Menschen in den Extremismus. Insofern ist natürlich Ferdinand Lassalle im Kontext ein extrem moderner Demokrat, der erkannt hat, dass man über Genossenschaften, am besten wirtschaften kann für den Menschen. Dahinter steckt der Gedanke, die Wirtschaft muss den Menschen dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft, wie er das auch hervorgehoben hat. Das sind auch die Aufgaben aus meiner Sicht in Zukunft für eine neue Europäische Kommission. Die Gewerkschaften in Europa warten nur darauf, dass sie mal gefragt werden, ob es denn eine Möglichkeit gibt, gerechter zu wirtschaften. Sie warten auch darauf, in einen ernsthaften sozialen Dialog einzuziehen, den es bislang nicht gibt. Die Offenheit ist da. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat jetzt einen neuen Vorsitzenden. Der Kollege Rainer Hoffmann, der ein großer Europäer ist, und ich glaube, dass wir mit ihm auch in Deutschland eine Stimme haben, die die Arbeitnehmerschaft in Europa verstärkt zum Gehör verschaffen wird. Die Friedrich-Ebert-Stiftung im Übrigen arbeitet sehr eng mit den drei Gewerkschaftsbünden in Polen zusammen und fördert auch den Dialog dieser Gewerkschaften mit den deutschen Gewerkschaften und mit den europäischen Gewerkschaften, damit die Gewerkschaftsbewegung in diesen neuen Erneuerungsprozess Europas mehr gehört wird. Das ist so ein bisschen meine persönlichen Blickwinkel auf Ferdinand Lassalle. Ich habe mich mit Ferdinand Lassalle lange nicht mehr beschäftigt, ich muss ehrlich sagen. Ich habe mich wieder mal mit Ferdinand Lassalle anlässlich dieser Zusammenkunft beschäftigt. Das hat mich dazu gezwungen, mal den auszupacken. Ich habe nämlich ein paar Sachen in meiner Bibliothek, den da rauszunehmen, abzustauben und mal reinzugucken, um zu sehen, hallo, wie aktuell ist. Natürlich die Sprache ist weiterhin keine alte Sprache, aber das kann man lesen und kann man gut verstehen. Und ich möchte das natürlich nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben. Herr Wojewski, das ist, also wenn es gibt in Deutschland einen Begriff, wenn man sowas sieht, das heißt zauberhaft. Ja? Und wenn Sie auf diesen jüdischen Friedhof gehen, dann merken Sie den Zauber dieser Einrichtung. Und ich danke Ihnen dafür, dass dieser Zauber auf diesem Friedhof existiert und dass wir heute da durchgehen konnten. Ich wiederhole nochmal, das war kein schlechtes Ereignis, dass es gedonnert hat, sondern ich habe sozusagen den Donner als Beifall des Himmels aufgefasst, der uns sozusagen nochmal ermutigt hat, an Ferdinand Lassalle zu denken und vor allen Dingen auch seine Ideen zu berücksichtigen. Nicht alles Schrullige, was er gemacht hat, müssen wir nachmachen, aber alles das, was er an Gutem gedacht und vorgedacht hat und auch mit großer Begeisterung gestritten hat, das, zu dem sollten wir eigentlich folgen. Und dafür war diese, ja, können wir sagen, Gedenkveranstaltung gedacht. Sie ist noch nicht zu Ende, noch nicht ganz zu Ende, weil man sollte solche Sachen eigentlich am besten beschließen, indem man noch ein bisschen isst, ein wenig trinkt und sich auch ein wenig unterhält und sich freut. Wir haben noch ein paar Publikationen von uns mitgebracht, vor allen Dingen, wer sie noch nicht hat, natürlich die Broschüre über die Ausstellung von Ferdinand Lassalle, die ja so eine schöne Ausstellung wie hier, leider war ich ja nicht dabei, in dem Breslauer Rathaus zu sehen gewesen ist im vergangenen Jahr. Wer das noch nicht hat,
Dann haben wir noch ein paar Publikationen von Martin Schulz, der ist ja auch nicht unbekannt in Polen, das war ja unser Kandidat gewesen. Leider ist er nicht Kommissionspräsident geworden, aber man kann nicht sehr alles haben. Und ansonsten haben wir noch, was haben wir noch dort? Noch einige Schriften von jungen und polnischen engagierten Denkern, zu denen auch Michael Ziska selbstverständlich gehört, die sich mal Gedanken gemacht haben zu diesem Europa und vor allen Dingen auch zu diesem sozialen Auftrag, das Europa hat und zu diesem sozialen Kit, das in Europa, dieses Narrativ, das da hineinkommt. Das ist eine wunderschöne Broschüre geworden und die liegt da vorne rechts auch für Sie bereit, damit Sie dort diese Gedanken studieren können. Ich lade Sie jetzt gerne ein, für all diejenigen, die Zeit und Lust haben. Es gibt andere, die sind auch stark beschäftigt und die haben natürlich auch von mir aus Verständnis und Dispens. Wir treffen uns anschließend gleich im Pressverband Bernard in Rinneck, gleich um die Ecke, 50 bis 102. Und abschließend möchte ich natürlich mit meinem Dank an Piotr Schwack, der uns durch seine Übersetzungen sehr, sehr dankenswert entsprechend begleitet hat. Und das wäre alles von meiner Seite. Und damit übergebe ich für das Schlusswort an Michał Ziska. Bitte schön. Ja już dziękowałem organizatorom, także chciałem w tej chwili podziękować naszemu gościowi z Niemiec. Wielokrotnie przy tego typu dyskusjach o lewicy socjaldemokracji pojawia się pytanie, czy w XXI wieku ten podział na lewicę i prawicę ma ciągle sens. I o tym, że ten podział ma sens, przekonałem się jakiś czas temu, gdy jedna z niemieckich gazet opisała, jakim klubom piłkarskim kibicują posłowie poszczególnych frakcji w niemieckim parlamencie. I tam był wyraźny podział. Większość posłów frakcji CDU kibicuje Bayernowi Monachium, natomiast większość członków frakcji SPD kibicuje Borussii Dortmund. Więc samo to pokazuje, że podział na lewicę i prawicę ma sens, ale dalszy ten, który jest kibicem piłkarskim, nie Bayernowi Monachium ani Borussii Dortmund, ale HSV Hamburg. W podziękowaniu za przybycie do Wrocławia i jako formę zachęty do kolejnych odwiedzi postanowiłem sobie przygotować zapominek. Jest ten szalik naszego lokalnego klubu Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że Rapsztegler będzie nas odwiedzał w Wrocławiu nie tylko w związku z kolejnymi rocznicami związanymi z Fernandem Lassarem, ale być może także z okazji meczu w europejskich pucharach między HSV Hamburg a Śląskiem Wrocław. Dziękuję.